ksiądz Łupiński, doktor historii, wykładam historię Kościoła, a także inne nauki historyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego od 4,5 roku. Wcześniej, od kilkunastu lat zasadniczo zajmuję się dydaktyką, mianowicie cały czas, od kilkunastu lat wykładam historię Kościoła. Zajmuję się głównie żeglarstwem, choć w chwili obecnej zajmuję się tym żeglarstwem na zasadzie szkolenia harcerzy. Koledzy poprosili mnie od kilku lat, aby szkolić młode pokolenia żeglarskie, harcerskie w dziedzinie żeglarstwa, a tych różnych patentów to zebrało się troszeczkę, począwszy od żeglarza, od sternika morskiego, sternika motorowodnego, instruktora żeglarstwa. Co ciekawe, jestem chyba jednym, mam tylko kolegę znajomego, jednym z niewielu księży, którzy szkolą aktywnie, a nawet czasami od czasu do czasu bywają kałużetami, a więc takimi kierownikami wyszkolenia żeglarskiego. A inne rozrywki, no cóż, no tych rozrywek może by trochę się znalazło. A w zimę wiadomo, oczywiście snowboard. A tak w ciągu roku troszeczkę i nurkowanie, i chętnie jeszcze rowerem. Na desce surfingowej dosyć sporo pływam. To tak mniej więcej wszystko. Celem takich wyjazdów to właściwie jest zaproponowanie studentom wyjazdów na jakiś spływ kajakowy, czy na jakiś żagle, czy na snowboard, za jak najniższą cenę, żeby to było po prostu dostępne dla każdego. Natomiast nigdy nie biorę pod uwagę powiedzmy tego wspólnego pobytu, nigdy nie nawiązuję do egzaminu czy do oceny. To są jakby dwa różne światy, jedziemy odpocząć, jedziemy pobyć razem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy naukowe, chyba albo prawie wcale na takie tematy w tym takim wolnym czasie nie rozmawiamy, chyba że ktoś sam się zapyta. Bardzo często też w tego typu wyjazdach ja w ogóle jadę razem, ale jadę oddzielnie. Ja myślami jestem gdzie indziej, gdzieś tam na końcu czy na początku sobie płynę i tak zasadniczo tylko czuwam, żeby nic się nie stało. A chodzi o to, żeby po prostu no, coś z takiego wyjazdu wynieść, żeby po prostu cieszyć się przyrodą, pobyć razem. No jak mówię, jak najtaniej, bardzo proste kryterium. Otóż, jeśli chodzi o zajmowanie się strażą pożarną, jest to takie zajęcie od kilku lat, które daje mi wiele satysfakcji, chociaż czasami dużo do myślenia również. Może dlatego, że jest to dosyć ciekawa grupa ludzi, bardzo odważnych ludzi, mądrych ludzi, gotowych do niesienia pomocy. I można powiedzieć, że w sprawach nie tylko czysto zewnętrznych, zwracam się do strażaków, ale nawet pytam się, jak spowiadać, jakie kazania głosić, jakieś tematy poruszać. Oni stanowią bardzo interesującą grupę, moim zdaniem, ludzi. Owszem, może nie wszyscy, ale wielu ludzi jest bardzo ciekawych. A co najważniejsze, to żeby się nie bać. Oni mnie nauczyli, żeby się nie bać rozmawiać z kimkolwiek. Nie bać się, nie lękać się. Strażak to jest taki ktoś, kto musi mieć odwagę, który musi umieć wyjść z szeregu, z tłumu i jakoś zareagować. I to jest chyba jedną z najcenniejszych dla mnie cech, najbardziej wartościowych w tej grupie, w tej społeczności. Albo ja ich zapraszam, albo oni mnie zapraszają i powiem, że nawet mnie przeklinają przy mnie. Nawet są tacy, ponieważ znamy się, ponieważ jeździmy w różnych okolicznościach, bywamy razem. W związku z tym to jest jakby taka znajomość, nie tylko próba poznania tego, co człowiek robi, ale też próba jego zrozumienia. Miałem okazję uczestniczyć kilka razy w szkoleniach dla psychologów Państwowej Straży Pożarnej. Być może w najbliższym czasie znowu pojadę na kolejne tego typu zgrupowanie.
I to, co jest istotne, to właśnie kontakt z człowiekiem w różnych, najbardziej czasami skrajnych sytuacjach tego typu jakichś tam ćwiczeń, zdarzeń, konfliktów, radości, smutku, pogrzebu, szpitala, urodzin, śmierci, ślubu. Każdej innej sytuacji, jaka może się zdarzyć człowiekowi. Po prostu być razem. Ja zajmuję się strażą pożarną od Wyszkowa Pograjewa. No, 20 tysięcy takich parafian, może trochę mniej. Czasami bardzo dobrych, czasami bardzo trudnych. Ale to też jest przygoda. Ja oprócz jeszcze Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego miałem okazję prowadzić zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, w Instytucie Teologicznym w Łomży. Ale też zajmuję się na przykład takimi zajęciami duszpasterskimi, jak krąg biblijny z anonimowymi alkoholikami albo z rodzinami uzależnionymi, z rodzinami, w których występują osoby uzależnione od alkoholu. Jest to też takie ciekawe doświadczenie. Jeśli kształcenie, szkolenia żeglarskie są wykładami przekazywanie wiedzy, to może i latem w jakiejś takiej akademii żeglarskiej, to znaczy na obozach harcerskich dla żeglarzy. To też są swego rodzaju takie wykłady, a tak raczej to chyba wszystko.